No to zaczynamy. Quest z Yennefer, czekajcie, może jakiś tutaj coś tutaj zobaczymy, które to jest zadanie. O, 12 level, czyli dla mnie. Chodźmy, przystań już niedaleko. Idziemy polować na Gina. Wzmocnię trochę. Inaczej to coś czuję, że tu będzie. Choć raz mógłbyś przejąć inicjatywę. A pozwoliłabyś mi? Zależy w czym. Czymkolwiek. Przestań już niedaleko. Masz taki sprint. Chodźmy. Przystań już niedaleko. Statek z Jeanem zatonął gdzieś w tej okolicy. Niezbyt konkretny trop. Rzucę zaklęcie na naszą łódkę. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy na dnie są jakieś wraki. No to do dzieła. Pozwolisz, że ja będę sterować? A czy mógłbym odmówić? Nie. Czekajcie, opcje. Deo Gamma. Pyk, pyk. Bo trochę jaśniej. No, przyjadłem. Nie wiem, czy z tym Jeanem to dobry pomysł. Z jednym już sobie kiedyś poradziliśmy, pamiętasz? Pamiętam, Jaskiera mało co nie stracił głosu. Całe szczęście uratował go twój egzorcyzm. Ja, skąd miałem wiedzieć, że to znaczy odejdź stąd i wychędasz się sam? Trzeba się było uczyć języków obcych. Do końca życia będziesz mi to wypominać? No to akurat już sam zadbałeś. Takie było twoje ostatnie życzenie. Prosiłem, żebyśmy zawsze byli razem, a nie żebyś wytykała mi potknięcie. Uważaj, czego sobie życzysz, a jak już to dostaniesz, przyjmij z dobrodziejstwem inwentarza. Ja. A jeśli chodzi o potknięcie, nie widzę powodu, żeby się nie śmiać, póki są zabawne. Coś tu jest na dnie. Tu jest za głęboko, nie dasz rady zanurkować. Nie doceniasz mnie. Wręcz przeciwnie, dlatego poprosiłem cię o pomoc. Rzucę na ciebie zaklęcie. Na jakiś czas spowolni ci akcję serca i będziesz mógł dłużej wytrzymać pod wodą. Esat ej, Krydery Town! Gotowe, uważaj na siebie. Jak idzie? Jan, wiesz, że nie lubię, jak mi czytasz w myślach? Nie czytam ci w myślach, tylko używam telepatii. Poza tym masz coś do ukrycia? Nie powiedziałbym ci, gdybym miał. Widzisz coś ciekawego? Szczątki statku i jakąś jaskinię. Sprawdzę ją. Wykręcę, mistrzu. Połamane maszty, kawałki burt i całe mnóstwo utopców. Pewnie przyciągnęły ich ciała załogi tego okrętu, a potem zrobiły tu leże. Jest też galion klanu Drummond. To nie ten okręt. Wracaj na górę. Jak kurde. Najpierw zbiorę śmieci. Szakłak. Jeszcze jakaś skrzyneczka.
No dobra, to wyłazimy. Nie ma to... Po co tutaj siedzieć? Co, utopiec leży? Tam, gdzie zaprowadzi nas ślad. Płyń, Yennefer. Machaj wiosłem szybciej. Coś zeżre. Co zrobisz, jak już znajdziemy Gina? Poprosisz go o piękny dom, ten pałac, a na końcu nie zechcesz zostać królową? Dalej mówimy o Ginie, czy już o złotej rodzice? Bez różnicy, wypadnie, że spełnię życzenie. Jak jest twoje? Dowiesz się w swoim czasie. A gdzie nas to zaprowadzi? Kolejny wrak. Zobaczę, czy nasz dzień się tam nie chowa. Ten wrak leży tu już jakiś czas. Drewno zbutwiało. Rozejrzyj się, tylko uważnie. Szukaj czegoś, co wskazuje, że to statek czarodzieja. Ciekawe. Piękna robota. Co tam masz? Ruch wojenny z symbolami rodowymi klanu Heimei. Jest i skrzynia z łupami. No, to się nazywa ruch wojenny. Masz Gina? Nie, ale mam coś, co dla mnie może być równie cenne jak dla ciebie, Jin. Mam coś. Skaligijski puklerz z symbolami klanowymi Heimei. To ród Donard. Jest strzał wbity w burtę. Takich lotek używają ludzie z Farony. To nie ten statek. Coś tu jeszcze leży? Szkielet mężczyzny. Ktoś przybił mu czaszkę toporem do pokładu. Śmierć godna Skaligijczyka. Insygnie klanowe wskazują na człowieka z Dimun, czyli pochodził z Faroe. Ten drakar zaatakowali ludzie z Faroe. Mam coś. Skaligijski puklerz z symbolami klanowymi Heimei. Donar. Kiedy ten puklerz tu osiadł, Donar był malcem w pieluchach. No dobra, to lecimy na następny miejsce. Coraz sprawniej ci idzie. Mogę jeszcze sprawniej, gdybyś mi pomogła, tam na dole. Zdecydowanie wolę obserwować smoki. Jak wtedy, gdy szukaliśmy smoka i lawina strąciła nas ze ścieżki. Trzymałem się zerwanego mostu, a ty uwiesiłaś mi się na pasie i podziwiałaś widoki, pamiętam. W dole była piękna przepaść, szumiały drzewa, leniwie płynął strumień. Pamiętam, choć bardziej podobał mi się widok, który miałam tuż przed oczami. Wieloryk, kurna. Te skały wyglądają jakoś dziwnie. I coś chyba jest na dnie, sprawdzę to. Coś tu pierdzielnęło. Widzisz coś? Nawet więcej niż coś. Wielki krater, jakby walnął tu meteoryt. Muszę to zobaczyć. Jednak wskakujesz? Nie, rzucę na ciebie zaklęcie. Będę widzieć twoimi oczami. Rozluźnij się. Eis fajte weiden en eichte il weit! To nie był meteoryt. Tylko co?
Efekt teleportacji. Potężna moc wycięła dno morskie, skały i wszystko, co było w zasięgu sfery teleportacyjnej. Nie cierpię portali. Chyba mamy trop. Szukaj czegoś, w czym mogli zamknąć Gina. Dobrze, ale zostaw już w spokoju moje oczy. Za mało tu miejsca dla nas dwojga. Srebra sztuczce wysadzane perłami? Ten statek należał do kogoś majątnego. Amos do biedaków nie należał. To może być jego łódź. Nie ma tu Gina, ale jest coś, co powinno ci się spodobać. Co takiego? Połowa pieczęci. Nada się. Wracaj na górę. Tak, nie mogę coś ogarnąć, bo tam coś. Ozia skóra, to jest to, czego potrzebuję. Coś przecięło ten kosz równiutko na pół. Nic tu nie mogę przycisnąć. Czy jest więcej takich miejsc? Jest tylko połowa. Możesz coś z tym zrobić? Mogę zlokalizować drugą część. Z dokładnością do kilkunastu metrów. A tam, gdzie jest druga część, powinien być też Jin. Właśnie. Gotowy? Przenoszę nas na trzy. Nie, tylko nie portal. Nie marudź. Raz, dwa... i trzy. Miało być na trzy. No przecież było. Zobacz, trzeba się tu rozejrzeć. Nie tak szybko. Najpierw mi wyjaśnisz, o co tu naprawdę chodzi. Po co ci ten dżin? Przecież wiesz, że dla czarodzieja moc Gina jest bezcenna. Wiem i chcę się dowiedzieć, do czego ty chcesz jej użyć. Nie zadałabyś sobie tyle trudu, gdyby nie chodziło o coś ważnego. Fakt. To jest ważne. Nawet bardzo. Ile to już trwa, Geralt? To między nami. 15? 20 lat? Na przemian rozchodzimy się i wracamy, bo coś nas do siebie ciągnie. A ja nadal nie mam pewności, czy to prawdziwe uczucie, czy tylko igraszka Gina. A więc o to ci chodzi, o moje ostatnie życzenie. Poprosiłeś Gina, żebyśmy zawsze byli razem. A ja chcę go poprosić, żeby anulował tamto życzenie. Czemu chcesz to zrobić? Żeby się przekonać, jak będzie bez niego. Czy będziemy dalej dla siebie ważni, czy staniemy się dwojgiem obcych ludzi? A co jeśli ja nie chcę wiedzieć? Teraz już nie masz wyboru. Chodź, przeszukajmy statek. Gdzie jestem? Niezły ekscentryk z tego Amosa. Zażyczył sobie, żeby Jin przeniósł połowę statku na szczyt góry? Niekoniecznie. Jiny są złośliwe z natury. Ten mógł po prostu spełnić życzenie w przekorny sposób.
takim razie nie życz sobie, żebym zniknął z twojego życia, dobra? Jeszcze nie zdecydowałam, jak to ujmę. Powinniśmy przeszukać ten statek. To jest cały statek, a nie połowa. A jest w sumie cięte jak noże. Fajne. Fajne, fajne. Nie powiem, że im to się nie udało. Tam jakiś... coś jest. Dyb też ładny. Dobra, ich na razie czerwonych nie podnosimy. Czerwone to już będą plastowe. Pierdolone. Zejdziemy tutaj. Interesujące. Trochę fajnych rzeczy ma tutaj. Tajemnica tajemnic Agnes z Glanville. Tajemnica tajemnic, to jest to. Mocarstwa żywiołów Gian Battista. Czarodziej pewnie tu sypiał. Nie ma tu nic ciekawego. Niczego więcej się tu nie dowiem. Super. Ładne buty. Wygląda na to, że zderzenie z górą było tak silne, że kogoś z nich wyrzuciło. To ciekawe. Krew. Albo ktoś był wleczony po ziemi, albo zostawił ten ślad, kiedy pokład gwałtownie się przechylił. Jen, chyba powinnaś to zobaczyć. Co tam masz? To Amos. Na rycinie w książce wyglądał bardzo podobnie, tylko głowę miał całą. Myślisz, że Jean go tak urządził? Nie, nie zaatakowałby swojego pana. Wygląda mi to raczej na nieszczęśliwy wypadek. Gdy rozpętał się sztorm, Amos pewnie wypowiedział życzenie w stylu: zabierz nas stąd choćby na szczyt góry. I Jean spełnił je dosłownie. Potem zaliczyli twarde lądowanie, Amosa wyrwało z butów i cisnęło nim o ścianę, a półka z książkami zrobiła resztę. Zawsze wiedziałem, że nadmiar wiedzy zabija. Jeśli zginął podczas teleportacji, może dalej ma przy sobie pieczęć. Et voilà. Brawo, chodź na główny pokład. Mam pomysł. A szybko, żem to skończył. Zimna dobrze zakonserwowało zwłoki. Zginął od obrażeń głowy. Półka rozbiła mu czaszkę. Lądowanie na szczycie góry musiało być naprawdę twarde. Tu też nic nie ma. Nic tu więcej nie znajdę. Nie ma tu nic. Nie ma tu nic ciekawego. Dobra. No ty kurde, za się spierdziela będę miał. No Boże. Odsuń się trochę. Co chcesz zrobić? Wywołać i schwytać Gina. Pewnie mu się to nie spodoba. Osłaniaj mnie. Kenjin! Writ Kejsem Gjar! Kejs et Diskler! Kverit me Kassel!
Podejrzewam, że masz jakiś plan. Musisz go osłabić, a ja ściągnę go do kuli. Może się zamienimy. Teraz mi się broń musiała spić. Naprawimy. Już ma. Twój pan umarł, zanim wypowiedział ostatnie życzenie, więc się nie schwytam. Możemy się tak szarpać w nieskończoność, albo mogę cię wypuścić, jeśli coś dla mnie zrobisz. Widzisz zaklęcie, które na nas ciąży? Tylko Jean może ściągnąć zaklęcie innego Jeana. Ściągnij to z nas, a będziesz wolny. Burza ucichła. Tak, już po wszystkim. Może usiądziemy? Wydajesz się lekko oszołomiona. Nie jestem, ale usiąść możemy. Lepiej się czujesz? Mówiłam ci, że nic mi nie jest. Przede mną nie musisz udawać twardszy niż jesteś. To była ciężka walka. Może nie tak jak ostatnia, kiedy ujarzmialiśmy Jeana, ale jednak. W ogóle nie ma porównania. Wtedy ucierpiała połowa Rindy, a teraz tylko trochę się zmęczyłam. Dzięki, że tu ze mną przeszedłeś. Samej byłoby mi ciężko. Cóż, nigdy nie potrafiłem ci odmówić. Ale może teraz się to zmieni. A czujesz coś? Coś się zmieniło? Spodziewałam się, w sumie sama nie wiem czego. Przynajmniej zawrotów głowy. Myślałam, że staniesz się dla mnie obcym człowiekiem. Że spojrzę na ciebie i nie będę nic czuć. Ale wcale tak nie jest. Nic się nie zmieniło. Może Jean jednak nas oszukał. Czemu? Bo ja też nie czuję, żeby coś się zmieniło. Kocham cię, Jean. A ja ciebie. Chyba brodę muszę się ogolić. A, co to miało być? Coś, żeby nie było za słodko. Dziwne. Robiliśmy to już tyle razy, a poczułem się, jakby to był pierwszy pocałunek. W pewnym sensie był. Poza tym, kiedy powiesz kocham, pocałunek smakuje inaczej. Może przetestujemy też inne rzeczy? Amos miał tam całkiem przytulną kajutę. Geralt, nie przeciągaj struny. Będziemy mieć jeszcze mnóstwo czasu na zwiedzanie przytulnych kajut. Ale myślę, że świat się nie zawali, jeśli tu chwilę posiedzimy.
Ale tu pięknie. Skeligijskie duchy nam sprzyjają. Następnym razem idziemy konno. Stamtąd nie dałoby się zjechać konno. Co teraz? Cóż, ja jadę do Wzimy. Musimy przecież złożyć raport cesarzowi. Ciri to nasza sprawa. I tylko nasza. Możliwe, ale nie tak się umawialiśmy z Mchyre. Musimy się z nim spotkać. Bardzo jesteś lojalna wobec swojego mocodawcy. Jest też twoim mocodawcą, mój drogi. Nie zapominaj o tym, bo może być, że sam ci wtedy o tym przypomni. Jak trzeba, to trzeba. Gdyby nie Emhyr i jego agenci, nie wiedzielibyśmy nawet, że Ciri wróciła. Jesteśmy mu to winni. Co się stało? Było bardzo przyjemne, więc nie psujmy tego roztrząsaniem szczegółów. Ja jadę po umę do barona i potem prosto do Kermore. Dołączę do was najszybciej, jak będę mogła. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Ależ doświadczenia otrzymał. Myślisz czasem o przeszłości, o tym, jak byłaś w gonie? Czasami. Dziwi mnie, że przeżyliśmy. Erdin zwykle nie zostawia świadków. Właściwie nie zostawił. Kiedy uciekłem, straciłem pamięć. Ta twoja słynna amnezja. Ty jej nie miałaś? Tylko przez jakiś czas. Kiedy trafiłam w ręce cesarskich czarodziejów, szybko odzyskałam wspomnienia. Kiedy byłaś w gonie, mam nadzieję, że nie zrobili ci krzywdy. Nawet jeśli, to nie pamiętam. Cały ten okres to teraz tylko jakieś majaki. Krew i pożoga, szaleńcza pogoń przez różne światy. Wszystko jak przez mgłę. Ale pamiętam, jak po mnie przyszedłeś. Jak wymieniłeś swoje życie za moje. Nie zdążyłam ci wtedy podziękować. Zrobiłabyś dla mnie to samo. Twoja pewność jest rozczulająca. Nie powiedziałeś mi, jak się stamtąd wydostałeś. Sam chciałbym to wiedzieć. Czasem przypomina mi się, jak mknę przed siebie, a wokół są czerwoni jeźdźcy. Następne, co pamiętam, to las u stóp Kermoren. Nic więcej. Czego właściwie Erdin od ciebie chciał? Tego samego, co od ciebie. Nie pamiętasz? Z pobytu tam ciągle prawie nic. Byliśmy przynętą, Geralt, oboje. Erdin liczył, że Ciri prędzej czy później po nas przyjdzie, a wtedy on ją dopadnie. Na szczęście nie dała się podejść. Jak to się stało, że z zakładniczki cesarza stała się jego sojuszniczką? Któregoś dnia drzwi do mojej celi otworzyły się. Zamiast tego oficera, co zawsze, stał w nich sam cesarz. Obiecał, że zwróci mi wolność, a cesarski skarbiec będzie dla mnie otwarty, jeśli spełnię jego prośbę. Wtedy powiedział ci o Ciri, a ty przyjęłaś propozycję. Dlaczego? Wspólny cel skłania do niecodziennych sojuszy. Wiedziałam, że muszę znaleźć Ciri, nim zrobi to Erdin, a jeśli jakikolwiek człowiek miał siłę i środki, żeby mi pomóc, to tylko cesarz. Poza tym, mimo wszystko to jej ojciec. Czemu mnie nie szukałaś, jak już odzyskałaś pamięć i wolność? Założyłam, że szybko dojdziesz do siebie i to ty mnie znajdziesz. Miałaś do dyspozycji czarodziejów, a ja byłem całkiem sam. No, nie tak znowu całkiem. Poza tym wiedziałam, że musiałeś uciec, bo Erdin nigdy by cię nie wypuścił. Mnie wymazał pamięć, ale było całkiem możliwe, że tobie nie zdążył. Dochodzą też wiedźmińskie mutacje. Liczyłam, że zapobiegną większym uszkodzeniom.
Zastanawiam się jeszcze... Nad czym? Bywa. Dzień. No dobra. Megaskop? Widzę, że nigdzie się nie rusza bez tego urządzenia. No, to są moje mój śmietnik. To można zostawić. Się przydało coś zrobić nowego. Ale dobra, to już jak kiedy indziej. Filipa Eilhardt, megaskop jest tak osobisty jak szczoteczka do zębów. Dobra, to by było na tyle. Porobiliśmy trochę questów. Spotkamy się przy następnych. Dzięki za uwagę. Cześć, pa.